rozmawiamy z Grzegorzem Petką, kierownikiem naszej głównej dyspozytury kolejowej w Kolejach Mazowieckich. Ale zanim przejdziemy do pytań, to dodam jeszcze, że w Kolejach Mazowieckich funkcjonują dyspozytury taborowe, pracujące w sekcjach eksploatacyjnych i one też ściśle współpracują z główną dyspozyturą kolejową. Więc zanim zadamy pytania internautów, to ja jeszcze poproszę o takie krótkie wyjaśnienie, jak ta współpraca dyspozytury kolejowej głównej wygląda z tymi sekcyjnymi, ale też o wyjaśnienie, jak funkcjonuje współpraca z dyspozyturą zarządcy infrastruktury. Dziękuję bardzo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Grzegorz Petka i mam przyjemność być kierownikiem tej właśnie głównej dyspozytury kolejowej w Kolejach Mazowieckich. Mamy 4 dyspozytury taborowe w Warszawie, na Ochocie oraz na Grochowie, a także w Sochaczewie i w Tłuszczu. Zadaniem tych dyspozytur jest przede wszystkim przygotowanie i wystawianie taboru do obsługi pociągów, które na każdy dzień są zaplanowane. Natomiast współpraca pomiędzy naszą dyspozyturą kolejową, a tymi właśnie 4 dyspozyturami na sekcjach, polega na operatywnym przesyłaniu taboru wtedy, gdy zachodzi potrzeba regulacji w obsadzie pociągów. Wtedy się z nimi kontaktujemy. Współpraca jest ścisła. Naprawiamy to, co po prostu nie wyszło w ruchu pociągów danego dnia. Z dyspozyturą zarządcy infrastruktury współpracujemy bardzo ściśle, dlatego że dyspozytura zarządcy infrastruktury odpowiada za bezpośredni nadzór nad techniką ruchu kolejowego, czyli nad prowadzeniem pociągów po wszystkich liniach kolejowych. Dyspozytorzy liniowi, którzy pracują w dyspozyturze polskich linii kolejowych, regulują ruch pociągów wtedy, gdy występują opóźnienia, kierują pociągi na tory boczne, jeśli mają być wyprzedzane. Regulują też przede wszystkim ruch pociągów towarowych. Na większych odcinkach współpracują z dyżurnymi ruchu. Nasza rola jest rolą taką, powiedziałbym, o charakterze konsultacyjnym. Wtedy, gdy trzeba zmieniać kolejność wyprawiania pociągów, gdy powstają jakieś opóźnienia albo gdy są utrudnienia w ruchu, wzajemnie wymieniamy się informacjami. No i robimy wszystko, żeby te opóźnienia minimalizować. Czyli można powiedzieć, że ta dyspozytura zarządcy ma taką rolę decydującą i pierwsze zdanie, jeśli chodzi o kierowanie ruchem pociągów? Tak, zdecydowanie można tak powiedzieć, dlatego że to właśnie zarządca infrastruktury, czyli PKP, Polskie Linie Kolejowe, bezpośrednio prowadzi ruch, natomiast dyspozytura nasza, Kolei Mazowieckich, jak i dyspozytury wszystkich przewoźników, zajmują się głównie zagadnieniami z tematyki organizacji ruchu kolejowego, a Polskie Linie Kolejowe to jest technika ruchu kolejowego. To teraz już możemy chyba przejść do pytań internautów. Pierwsze jest od pana Adama, który prosi o wyjaśnienie tego, jaka jest kolejność odjazdu pociągów osobowych w przypadku lekkiego opóźnienia obydwu i dalszej jazdy w tym samym kierunku tych pociągów. I tutaj podaję konkretny przykład. Brzmi on tak. Warszawa Wschodnia, pociąg A ma odjazd o godzinie 7.25, pociąg B o 7.29. I teraz tak, pociąg B przyjeżdża jako pierwszy, zaraz za nim na drugi tor przy tym samym peronie wjeżdża pociąg A. Oba jadą w tym samym kierunku, konkretnie w kierunku Warszawy Zachodniej. O godzinie 7.31 pierwszy odjeżdża pociąg B. No i właśnie, dlaczego pierwszy nie odjechał pociąg A, skoro według rozkładu jest pociągiem wcześniejszym? No i czym się kierować, żeby wsiąść do pociągu, który odjedzie jako pierwszy? No to jest bardzo dobre pytanie i wbrew pozorom bardzo trudne. Nie tak łatwo na nie odpowiedzieć, bo opisana sytuacja, ten przykład w rzeczywistości zależy od wielu, wielu czynników. Zależy to od tego, na jakiej stacji miałaby miejsce ta sytuacja. Zależy od tego, w jakiej relacji byłyby pociąg A oraz pociąg B. Zależy od tego, jak jest zadysponowany tabor do dalszej pracy. Zależy od tego, jaka jest sytuacja ruchowa w danej sytuacji na szlakach, w którym to kierunku te pociągi mają jechać. Wszystko jest regulowane tak naprawdę operatywnie i na bieżąco. Nie każda sytuacja jest omawiana, bo po prostu w przypadku na przykład Warszawy Zachodniej nie ma nawet na to czasu, żeby ściśle, dokładnie zajmować się każdym pociągiem. Tutaj decyduje
Wieloletnia praktyka pracowników, które mają olbrzymie doświadczenie, są profesjonalistami dyżurnych ruchu prowadzących pociągi. W razie potrzeby ta konsultacja jest prowadzona wcześniej, no bo my już wcześniej wiemy, że potencjalnie ewentualny pociąg jest opóźniony. I wbrew pozorom najtrudniej właśnie regulować ruch na takim węźle jak Warszawa, jak warszawski węzeł kolejowy, gdzie nasycenie pociągów praktycznie rzecz biorąc jest maksymalne, szczególnie teraz w czasie, gdy są prowadzone rozległe modernizacje, chociażby dworca Warszawa Zachodnia. Więc tutaj sytuacja ta zależy od wielu, wielu, wielu czynników. Nie ma jednej prostej recepty i jednej prostej odpowiedzi, który pociąg odjedzie pierwszy. No, czyli nie mamy dobrych informacji. Zależy to także, znaczy informacje mamy dobre, bo każdy z tych pociągów pojedzie. To tak, należy, ale to, który pierwszy zależy od naszego szczęścia. Który pierwszy pojedzie, zależy także od liczby pasażerów w danym pociągu, od tego, jak szybko przebiega wymiana, jaki jest kontakt pomiędzy kierownikiem pociągu a dyżurnym ruchu w danych okolicznościach. No i generalnie od sytuacji ruchowej jeszcze wielu innych pociągów także na innych sąsiednich stacjach. W zasadzie odradzałbym pasażerom takie gwałtowne i szybkie zmienianie pociągów po to, żeby uzyskać 2, 3, 5 minut, bo to tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Każdy z tych pociągów dojedzie do swojego celu. Natomiast jak się chce szybko zmieniać pociągi, przeskakiwać z peronu na peron czy z pociągu do pociągu, to może się okazać, że żadnym z nich nasz pasażer nie odjedzie, a przecież nie o to chodzi. Pan Jarek z kolei pyta o to, jak długo trwają utrudnienia po wypadku, do którego dojdzie na linii i po jakim czasie ruch wraca do normy, zakładając, że infrastruktura nie została uszkodzona. I tutaj zanim Pan odpowie, to ja bym jeszcze dopytała o to, jakiego rodzaju działania w takich sytuacjach podejmują dyspozytorzy, z kim się konsultują, jak są podejmowane kolejne kroki. Pan Jarek też zadał tutaj bardzo dobre pytanie i też bardzo trudne. Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. Nie można powiedzieć, że utrudnienia będą trwały x minut i już później będzie wszystko w porządku. Tutaj wszystko zależy od tego, z jaką sytuacją mamy do czynienia, jaki jest charakter tych utrudnień. Czy to są utrudnienia wywołane tylko z pozoru drobną awarią, czy awaria ma charakter bardziej długotrwały, wymaga jeszcze głębszych analiz, sprawdzenia na gruncie urządzeń sterowania, czy to urządzeń zasilania, czy też mamy do czynienia już z wypadkiem, tak? Na przykład z wypadkiem z człowiekiem. Utrudnienia mogą trwać od kilku minut do 2 godzin, a regulowanie i przywracanie później tej rozkładowej organizacji ruchu, to jest dalszy czas, który także jest potrzebny na wyprawienie pociągów już zgodnie z rozkładem jazdy, po ustaniu tej przyczyny utrudnień. Także tutaj za każdym razem staramy się minimalizować i działać jak najsprawniej. Nie zawsze wszystko od nas zależy. Służby, które prowadzą swoje czynności na miejscu wypadku, potrzebują swojego czasu. To zależy, czy zdarzenie ma miejsce w dzień, czy ma miejsce w nocy, jaki jest dzień tygodnia, także jakie jest natężenie ruchu innych pociągów. Przede wszystkim, jaki jest cały charakter tego zdarzenia. Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. Jeden z naszych internautów jest ciekaw kwestii skomunikowania pociągów. I pyta tak. Czy to wy odpowiadacie za skomunikowania pociągów? To jest, jeśli jeden pociąg się spóźni, to żeby drugi na niego poczekał. A jeśli tak, to co wpływa na decyzję o tym, czy drugi pociąg poczeka, czy nie poczeka? No i czy są jakieś relacje na sieci KM, gdzie pociągi zawsze na siebie czekają, albo takie, gdzie nie czekają w ogóle? Fajne, skomplikowane i duże pytanie. Oczywiście mamy odpowiedź na to pytanie. Dobre pytania są bardzo dobre. Skomunikowania pociągów w zasadzie zaplanowane są w rozkładzie jazdy i wszystkim, którzy rozkład jazdy realizują, są one znane. Czas oczekiwania pociągów skomunikowanych, czyli opóźnionego z pociągiem skomunikowanym oczekującym, jest ustalony z góry w rozkładzie jazdy. Jest to wszystko zaplanowane. Oprócz tego oczywiście odbywają się skomunikowania tak zwane nieplanowe, wynikające z sytuacji, która nie była wcześniej możliwa do przewidzenia. Tak, to dyspozytury odpowiadają za komunikowanie pociągu na podstawie informacji, wiadomości, zgłoszeń, które do nas napływają. Od czego to zależy? Zależy od tego, jaki miałby być czas oczekiwania. Jeśli są to pociągi ostatnie w dobie,
to raczej komunikowane są zawsze z urzędu, bez względu na to, jaki jest czas oczekiwania, dlatego że podróżny, który takim ostatnim pociągiem przyjechałby do stacji swojej przesiadki, nie miałby następnego pociągu, no musiałby oczekiwać, praktycznie rzecz biorąc, do pierwszego, powiedzmy, porannego pociągu. Dlatego w takich sytuacjach te skomunikowania są robione z urzędu. Zależy to, jakie relacje są te pociągi, na jakie linie później mają jechać, czy przeniesienie skomunikowania na inne linie znacznie nie utrudni jeszcze prowadzenia ruchu na tych liniach. Tutaj też jest wiele, wiele czynników, które dyspozytorzy biorą pod uwagę, gdy rozważają decyzję o podjęciu skomunikowania, aczkolwiek śmiało mogę powiedzieć, że grubo w ponad 95% przypadków skomunikowania zawsze po zgłoszeniu są realizowane. Jest oczywiście pewien niezbędny czas na załatwienie tego skomunikowania. Wykonanie telefonu, porozumienie się z przewoźnikiem innym, jeśli pociągi są różnych przewoźników, zgłoszenie tego do zarządcy infrastruktury, dyżurny ruchu także musi się dowiedzieć o takim nieplanowym skomunikowaniu. Na to potrzeba trochę czasu. Nawet jeśli otrzymujemy zgłoszenia takie, które no nie rokują, że w czasie, który nam pozostał, 3 minuty, 2 minuty, podejmujemy próbę i nawet takie skomunikowania też są przez nas realizowane. Czy mamy relacje, gdzie pociągi zawsze na siebie czekają? Tak, mamy takie relacje, bo tak jak powiedziałem na początku, skomunikowania pociągów z góry ustalone są w rozkładzie jazdy, a podróżni, którzy korzystają na przykład z portalu pasażera, w którym można poszukać połączeń praktycznie rzecz biorąc na całej sieci kolejowej w Polsce, widzą właśnie takie skomunikowania. One są wynikiem planowania rozkładu jazdy. Mamy jeszcze jedno pytanie o pociągi priorytetowe. Pan Tomasz prosi o wyjaśnienie, dlaczego opóźniony pociąg pospieszny jest wpuszczany przed nieopóźnionym pociągiem osobowym? I czy zawsze tak jest? No bardzo fajne pytanie oczywiście, wnikliwe i dobre. Ruch pociągów jest prowadzony na podstawie rozkładu jazdy, ale także i przede wszystkim na podstawie instrukcji o prowadzeniu ruchu pociągów IR1, która sama z siebie reguluje i kategoryzuje kolejność wyprawiania, przepuszczania, prowadzenia pociągów. Najwyższą kategorią pociągów na sieci kolejowej są pociągi ratunkowe. Pociąg ratunkowy zmierzający do miejsca wypadku kolejowego ma pierwszeństwo przed wszystkimi pociągami. I nawet jako jedyny na sieci może być prowadzony bez rozkładu jazdy operatywnie. Natomiast w normalnych warunkach pierwszeństwo mają pociągi pasażerskie ekspresowe oraz pociągi międzynarodowe, bez względu na to, czy jadą zgodnie z rozkładem jazdy, czy jadą opóźnione. Oczywiście pod uwagę w kolejkowaniu pociągów, w ich wyprawianiu ze stacji, też branych pod uwagę jest wiele czynników. Przede wszystkim to, jaka jest prędkość pociągów, z jaką prędkością jadą po linii kolejowej oraz czy zatrzymują się na stacjach pomiędzy na danym odcinku, na odcinku, który mają pokonać, no bo nawet jeśli pociągi jadą z taką samą prędkością, to pociąg, który po drodze zatrzymuje się, no opóźniłby następny pociąg, który nie zatrzymuje się, dogoniłby go pomiędzy węzłami albo pomiędzy stacjami, na których może nastąpić wyprzedzenie pociągów. Także to zagadnienie ściśle jest uregulowane w instrukcji IR1, a pociąg pospieszny, opóźniony, no ma pierwszeństwo przed planowo jadącym pociągiem osobowym, bo on go i tak dogoni i tak, i w którymś momencie może się zwiększyłoby się opóźnienie pociągu pospiesznego. Kolejne pytanie przysłał pan Michał. Dotyczy ono awarii pociągów. Czy w przypadku właśnie awarii pociągu z różnych przyczyn mamy podpisaną umowę z firmami przewozowymi, aby zorganizować autobus zastępczy? Kto najczęściej zgłasza takie odwołanie pociągu? Czy jest to maszynista, czy kierownik pociągu? I czy każde opóźnienie musi być zgłaszane przez kierownika, czy tylko takie, które jest powyżej 5 minut? No, świetne i wnikliwe pytania od pana Michała. Mamy takie umowy z przewoźnikami drogowymi, szczególnie wtedy, gdy w grę wchodzi planowa zastępcza komunikacja autobusowa. Organizowana taka komunikacja planowa jest wtedy, gdy linia kolejowa jest objęta modernizacją, pracami, jest ograniczenie w ruchu, jedzie mniej pociągów, pociągi kursują w skróconej relacji, jest to z góry zaplanowane. Natomiast
Zdarza się, że musimy uruchomić awaryjną zastępczą komunikację autobusową, wtedy gdy no, nastąpi przerwa w ruchu, brak możliwości jazdy pociągu, pociąg zostaje odwołany. Planujemy i uruchamiamy taką komunikację autobusową. Mamy specjalny wykaz współpracujących z nami przewoźników autobusowych, takich, którzy są dostępni praktycznie rzecz biorąc przez całą dobę i przez wszystkie dni w roku, bo takie rzeczy dzieją się no, znienacka, nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. Mamy sprawdzonych przewoźników, takich, którzy potrafią w kilkanaście minut w czasie no, do jednej godziny, bo taki czas nas wtedy interesuje, aby ten autobus został uruchomiony, dojechał na miejsce rozpoczęcia prowadzenia tego przewozu zastępczego, zabrał pasażerów, kierownik pociągu jedzie z pasażerami, pasażerowie dzięki temu docierają do celu. Kto zgłasza odwołanie? No, zgłasza odwołanie, planuje odwołanie, odwołuje pociąg, może to zrobić tylko dyspozytor. Kierownik pociągu nie może odwołać pociągu, inne są jego zadania, inna jest jego rola. Na podstawie informacji otrzymanych i od kierownika pociągu, i od maszynisty, i skonsultowanych z dyspozyturą Polskich Linii Kolejowych, no podejmujemy tą trudną decyzję. Wtedy, gdy nie ma możliwości jazdy pociągu, pociąg zostaje odwołany, uruchamiamy zastępczą komunikację autobusową. Zresztą tę komunikację zastępczą, do tego zobowiązuje nas prawo przewozowe, realizujemy nie tylko poprzez zamówienie autobusu i podstawienie go na miejsce, gdzie pasażerowie będą kontynuowali swoją podróż, ale także przy pomocy chociażby umowy z Zarządem Transportu Miejskiego. Dlatego, że zorganizowanie zastępczej komunikacji autobusowej awaryjnej na terenie Warszawy byłoby trudne, zanim byśmy sprowadzili ten autobus na miejsce rozpoczęcia przewozu, zanim by tam dojechał, zanim pasażerowie by zostali do niego w nim umieszczeni. Pochłonęłoby to dużo czasu. Z Zarządem Transportu Miejskiego mamy świetną umowę dotyczącą wspólnego biletu i wtedy, gdy występują utrudnienia w ruchu tu na Węźle Warszawskim po naszej stronie lub w komunikacji miejskiej, w tramwajach, autobusach, w metrze, wzajemnie się informujemy, wymieniamy informacjami i wprowadzamy nadzwyczajne honorowanie wszystkich biletów, czy to w naszych pociągach, czy w komunikacji miejskiej. Mamy też taką możliwość zorganizowania komunikacji zastępczej przy pomocy pociągów innego przewoźnika, nawet pociągów PKP Intercity. Też korzystamy z tego, gdy pojawiają się utrudnienia w ruchu. Nasi pasażerowie bez żadnych dodatkowych opłat mogą wsiąść do pociągu innego przewoźnika i dojechać do swojego celu podróży. I ostatnie pytanie, dotyczy ono dworca Warszawa-Wileńska. Pytanie bardzo krótkie. Po co istnieje dworzec Warszawa-Wileńska? Świetne pytanie, jedno chyba z najlepszych i najfajniejsze. Dworzec Warszawa-Wileńska pełni istotną rolę, bo to jest no, specyficzny dworzec, to jest dworzec nieprzejściowy, to znaczy, że jest zakończony, tory są zakończone i pociąg po wjechaniu na ten dworzec może wyłącznie zmienić kierunek jazdy i jechać z powrotem tam, skąd przyjechał, w tym samym kierunku. Natomiast jest fajnie umiejscowiony, bo jest dobrze skomunikowany z liniami komunikacji miejskiej. Pod ręką jest metro, pod ręką są tramwaje, pod ręką są autobusy. Wiele tych linii są bardzo łatwo dostępne. Istnieje też po to, żeby zmniejszyć liczbę pociągów, które wjeżdżają na linię średnicową, na odcinek pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Wschodnią. Tam nie da rady, w cudzysłowie powiem tak kolokwialnie, wtłoczyć więcej pociągów. Może przejechać określona liczba w jednostce czasu i więcej już ich nie wiezie. Pociągi, które nie jadą na średnicę, możemy planowo kierować do Warszawy Wileńskiej. Pasażerowie wysiadają w bardzo dużych ilościach. Rano tam pociąg wjeżdża praktycznie co kilka minut. Z każdego pociągu wysiada po 500 osób, a nawet i 1000, bo taką pojemność mają pociągi. Pasażerowie udają się do komunikacji miejskiej i jadą do swojego celu. Jednym słowem, jest potrzebny. Jest bardzo potrzebny. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Bardzo dziękuję, to były fajne pytania. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zadających pytania. Pozdrawiamy.